Witamy w filmie. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii mojej małej kolekcji i dzisiaj pod lupę pójdą róże i bronzery. Myślałam, że róży mam mało i dlatego chciałam połączyć te dwie kategorie. Okazało się, że jednak tych róży mam trochę, ale z racji tego, że ja jakoś nie przepadam za różami i nie przykuwam dużej uwagi do róży, do ich działania, do ich wyglądu i po prostu rzadko używam, to stwierdziłam, że połączę te dwie kategorie, bo o różach nie miałabym tak naprawdę co mówić. Za to bronzerów mam bardzo dużo, więc i tak będę musiała się streszczać, żeby ten film nie trwał wieczność. Zaczynamy. Zaczniemy może od róży. Z racji tego, że mam ich stosunkowo mniej w porównaniu do bronzerów, ale jednak jest ich trochę. Mój pierwszy róż, jaki kiedykolwiek kupiłam sobie, to chyba był właśnie ten. To jest Inglot w kolorze 84 i jest to róż w kremie. Bardzo intensywnie go używałam, dosyć często i długo. W zasadzie wiadomo, była to moja pierwsza taka marka dosyć z wysokiej półki, bo nie ukrywajmy, Inglot nie ma tanich kosmetyków. Oczywiście też nie są one jakoś mega drogie, ale jednak koło 30-40 zł ten róż mnie kosztował. Róż jest przepiękny, on jest taki naturalny, z racji tego, że jest w kremie, można go ładnie budować na twarzy i też fajnie się utrzymuje, gdy jest utrwalony jakby jakimś pudrem. Natomiast ja teraz róży coraz mniej używam i tak naprawdę ten róż został zapomniany przeze mnie niestety, ale przez to, że nagrywam właśnie tego typu filmy, to myślę, że wrócę do takich zapomnianych kosmetyków, jak to było, było już czymś, chyba z jakimś podkładem. Także ten róż na pewno jeszcze zostanie przeze mnie używany. Następnie mam róż z Bourjois, będę tak po prostu brała po kolei. To jest róż w kolorze 95 Jasper Rose i to jest taki przepiękny, też bardzo naturalny róż, który przepięknie pachnie i nieraz jak ja go nakładam na róż, to jest w zasadzie róż, po który sięgam, gdy chcę w ogóle różu na twarzy i on jest najczęściej przeze mnie używany. Przepięknie pachnie. On jest już trochę tak spłaszczony przeze mnie, co według mnie jest trochę... Ja jestem w szoku, że w ogóle go spłaszczyłam, bo tak jak mówię Wam, ja bardzo, bardzo mało używam róży. On przepięknie pachnie i ten zapach jest wyczuwalny podczas nakładania i też czasami gdzieś tam w ciągu dnia, jak mi tu coś zawieje, to też on jest wyczuwalny. Przepięknie pachnie, jest tak mocno perfumowany. Ja już go mam lata, naprawdę, a dalej nic się z nim nie dzieje. Przepięknie wygląda na twarzy, utrzymuje się przez cały dzień, co też według mnie jest dosyć ważne, bo ja zawsze miałam problem właśnie z różami taki, że nałożyłam go rano i po południu już w ogóle go nie widziałam. Dlatego też nie widziałam sensu w ogóle nakładania róży na moją twarz. Wolałam bardziej coś pokombinować z bronzerami, z rozświetlaczem, aniżeli właśnie z różami. Natomiast ten róż jak najbardziej utrzymuje się przez cały dzień na twarzy i jak też możecie zauważyć, on jest troszkę połyskujący, więc gdzieś tam on jest właśnie taki rozświetlający, idealny na lato tak naprawdę. Kolejne dwa róże są z takich bardzo tanich marek, My Secret i Essence. Essence to jest Matte Touch Blush, czyli coś matowego w kolorze 10, Pitch Me Up. To jest bardzo, bardzo różowy, bardzo taki brzoskwiniowy i intensywny róż. Rzadko go używam, szczerze mówiąc, właśnie z racji tego, że on tak naprawdę tak samo wygląda na twarzy jak w opakowaniu. On jest bardzo intensywny i bardzo napigmentowany, czyli musimy z nim uważać, bo jeśli sobie tutaj przejedziemy pędzelkiem i nie oczepiemy tego nadmiaru produktu, to możemy sobie zrobić wielkie plamy na policzkach. To jest ładny róż, natomiast on jest bardzo taki dziewczęcy i szczerze mówiąc on mi chyba nie pasuje. Ja go trzymam w toaletce, no bo go trzymam, może kiedyś mi się przyda, wiadomo. Ale szczerze mówiąc, ja go bardzo rzadko używam z racji tego, że on jest jasny, on jest taki bardzo ciepły, brzoskwiniowy, dziewczęcy, letni, no nie pasuje po prostu do mnie. Ja wolę coś takiego bardziej stonowanego, bardziej coś właśnie jak ten Bourjois. To jest już bardziej taki brudny róż, zgaszony, to jest właśnie idealny odcień dla mnie. I drugi produkt właśnie z takiej taniej marki, to jest My Secret Blusher, czyli taka chyba klasyczna wersja róży z tej firmy. To jest kolor 104 Dusty Rosy i on jest już właśnie zgaszony. On jest takim brudnym różem, jak widzicie. Jego mogłabym porównać spokojnie do Bourjois. No, tylko ten jest matowy, ten jest rozświetlający. On jest ładny i tego bym używała. Naprawdę, jeśli czasami sięgam po róż, to sięgam po ten lub po ten, który Wam zaraz pokażę. Natomiast, no tak jak mówię, on jest już ciemnym różem, ciemnym takim odcieniem i bardziej stonowanym
to, co lubię, więc generalnie jest ok. Chociaż fakt, że on jest w kompakcie, to on się bardzo kruszy i no kurczę, porównując do Bourjois, ten Bourjois jest tak dobrze wypieczony, to są wypiekane róże, on jest w takim kamieniu, że tak naprawdę tu się nic nie osypuje, więc ja jestem w szoku, jak w ogóle ten produkt się nabiera na pędzelek. Natomiast tutaj to już mamy rzeczywiście taki sypki produkt wypieczony w niby kamieniu, ale no tak jak z pudrami, to jest taki produkt, tak się zachowuje, ale jest ok pod względem odcienia. Kolejny róż Vibo Ecstasy i to jest chyba też mój ulubiony, jak ten z Bourjois, róż i to jest kolor 0, znaczy to jest dwójka, tak, odcień dwójka. Vibo Ecstasy Blusher i to jest odcień już bardzo, bardzo intensywny, natomiast on jest zgaszony, to jest już śliwka, to jest ciemny róż. To nie jest coś takiego jak to Essence. To jest coś, co mi pasuje i powiem Wam, że ja jestem tutaj zaskoczona pigmentacją i tym, jak ten róż się, i tym, jak ten róż się utrzymuje w ciągu dnia. To jest niesamowite. To mamy, to jest tania marka Vibo. Produkt też był tani, opakowanie jest solidnie wykonane, mamy tutaj lusterko. No a ten róż, ja byłam w szoku, jak użyłam go pierwszy raz, bo myślałam sobie, Vibo, to nic specjalnego. A tu się okazuje, że to jest mega napigmentowany produkt. Utrzymuje się przez cały dzień. Nie wiem, czy to będzie widać, ale rzeczywiście jestem pod wrażeniem tego produktu. Nie pachnie w sumie, dobrałam się? Chyba nie. Nie pachnie, natomiast no, samo działanie tego produktu, kurczę, no, mi się bardzo podoba i jeżeli sięgam po róże, to właśnie jest albo to Vibo, zależy jaki chcę mieć odcień, albo to jest Bourjois. Po Bourjois sięgam, gdy chcę coś delikatnego, gdy chcę, żeby ten róż był taki bardzo, bardzo naturalny na twarzy, natomiast jeśli chcę, żeby ten róż był widoczny i żeby on się też utrzymywał przez cały dzień, to sięgam po Vibo. To jest genialny produkt i nie wiem, czy można kiedykolwiek go skończyć, bo jego pigmentacja i jego intensywność jest oszałamiająca, więc polecam, jeśli ktoś szuka bardzo dobrze napigmentowanego różu, to jak najbardziej polecam ten. Oczywiście są też inne odcienie. Kolejnym różem będzie to takie trio i zaliczyłam ten produkt bardziej do róży niż do bronzerów, dlatego że gdy ja go nakładałam, on mi się wydawał bardziej takim rozświetlającym różem do konturowania. Ja bym tak to określiła, bo to nie jest bronzer, który możemy sobie nałożyć tutaj gdzieś pod kościami policzkowymi, żeby fajnie wykonturować sobie twarz, bo tym sobie nie wykonturujemy twarzy. To jest bardziej taki róż do konturowania, bym powiedziała. Można go nałożyć tutaj, ja bym go nałożyła troszkę wyżej, pomiędzy rozświetlaczem i pomiędzy bronzerem. To jest właśnie to miejsce na ten produkt, bo to jest rozświetlacz, róż, bronzer. To jest naprawdę świetny produkt. To jest Delia, w ogóle nie powiedziałam. W kolorze 02, brązowy odcień. Świetny produkt na lato. Można nim wykonturować sobie całą twarz. Ja nie mam nic przeciwko, natomiast ja wolę taki efekt rzeczywiście brązowy, brązowego wykonturowania twarzy. Natomiast jeśli ktoś woli takie połączenie trio tak naprawdę wszystkiego, to można sobie fajnie omieść całą twarz i będzie ta twarz zdrowo, pięknie wyglądać i będzie też tego różowego koloru troszkę na twarzy. Produkt genialny, ja go odkryłam dosyć niedawno, bo po prostu leżał u mnie w szufladzie i nie używałam go, aż w końcu stwierdziłam, że muszę go przetestować, bo jeżeli nie wypali, no to oddam go komuś, sprzedam, nie wiem, coś z nim zrobię i wyrzucę go z tej toaletki, ale nie, on zostaje ze mną, bo to jest naprawdę świetny produkt, który na lato wydaje mi się, że może być ciekawy i na pewno go będę dalej testować. Ostatnimi różami są to róże z Eveline w takim sztyfcie, natomiast nic o nich nie mogę Wam powiedzieć, bo niestety one są jeszcze zapakowane i ja ich jeszcze nie używałam. Mam odcień 04 i mam odcień 03. To jest bardzo brudny róż, tak mi się wydaje, a to jest taka, no, brzoskwinka bym powiedziała. Powiem Wam szczerze mówiąc, że chyba ten produkt jeszcze dam Wam na rozdanie, bo tak sobie teraz myślę, jak mówiłam Wam o tym Essence, ja nie lubię takich bardzo jasnych róży, więc pewnie to pójdzie na rozdanie jeszcze. A to może rzeczywiście przetestuję sobie, otworzymy sobie może to teraz, żeby Wam zasłoczować chociaż jak ten kolor wygląda, bo nie otwierałam ich, bo po prostu ja róży naprawdę bardzo rzadko używam, ale że już Wam je tutaj pokazuję, że w ogóle je zostawiam w swojej toaletce, no to je otworzę. Ok, mamy przepiękny sztyft, bardzo ładnie zaokrąglony. I jaki to kolor? No powiedziałabym, że kolor jest troszkę taki jasny, ale na pewno bardziej zgaszony niż ten drugi.
Więc tego zostawię, będę testować. To jest bardzo kremowa, oleista konsystencja, więc nawet bym powiedziała, że bardziej się leje. No taka bardziej rzadka konsystencja od tego z Inglota, bo ten Inglot rzeczywiście jest takim kremie, takim bardzo zbitym, natomiast to jest taka kredka oleista bardzo, która fajnie się rozmazuje. Na upalne dni nie bardzo, ale na przykład na zimę produkty w kremie bardzo fajne są. No bo one są jednak takie bardziej tłuste i wiadomo, mogą nam spłynąć w lecie. Kolor będę testować. Natomiast ten drugi pójdzie na rozdanie. Obserwujcie mnie, subskrybujcie tutaj na kanale, żeby wiedzieć, kiedy rozdanie będzie, a będzie już niebawem, także oczekujcie. Dobrze, przechodzimy do bronzerów. Tutaj mam ich naprawdę dużo, więc postaram się oczywiście coś o nich powiedzieć, ale też nie chciałabym się za bardzo rozgadywać, bo by ten film trwał wieczność. Zaczniemy sobie od takich największych wersji i mam tutaj taką paletkę z Douglasa. Ja ją dostałam też już bardzo dawno temu, ale jakoś tak ona siedzi w mojej toaletce i jej nie używam. Z racji tego, że te bronzery, które tutaj są, a jest ich aż 3, one są ciepłe. Po prostu to są odcienie bardzo ciepłe, bardzo takie miodowe, wręcz bym powiedziała troszkę żółto-pomarańczowe. I ciężko mi się ich używa. Poza tym konsystencja ich jest taka dziwna. To niby są produkty w kompakcie, niby suche, ale jak się je nakłada na palec chociażby, to to jest taka kremowa wersja, taka troszkę mokra, taka jedwabista, bardzo przyjemna zresztą konsystencja, natomiast ciężko się nimi pracuje na twarzy. Będę z nimi jeszcze pracować, bo nie chciałabym tej paletki wyrzucać, czy po prostu odstawiać i jej nie używać, bo jest naprawdę piękna, ma przepiękne duże lusterko. Natomiast tak jak no ja ją używałam jakiś czas temu, więc też może nie byłam tak dobrze doświadczona w sprawie bronzerów, jak na przykład teraz jestem, wiadomo, więc może teraz mi się one sprawdzą. Tutaj mam jeszcze rozświetlacze, znaczy rozświetlacze to są takie pudry, bardziej bym powiedziała, niż rozświetlacze, bo one tak naprawdę się w ogóle nie świecą, więc zaliczyłabym je bardziej do pudrów niż do rozświetlaczy. Natomiast tutaj mam te 3 bronzery, więc chciałam Wam je pokazać. Nie wiem, czy to jest jakiś odcień, chyba nie. Nic tutaj nie jest napisane, po prostu paleta do konturowania z Douglasa. Następnie mam takie duo z Wet n Wild i to jest Contouring Palette Contour, czyli coś do konturowania po prostu. Ja mam odcień Dulce de Lèche, nie wiem, naprawdę strasznie dziwna nazwa. W każdym razie mamy tutaj bronzer i niby rozświetlacz. Dla mnie ten rozświetlacz jest nijaki, dla mnie to jest po prostu puder. Może jestem za bardzo wymagająca, jeśli chodzi o rozświetlacze. Natomiast jeśli chodzi o ten bronzer, jest niby ładny, jest niby fajny, natomiast ciężko się z nim pracuje, bo robi plamy, bo bardzo się osypuje, ciężko jest go nałożyć na pędzel. Jakoś tak no, nie przekonał mnie do siebie. Oczywiście będę z nim jeszcze pracować, będę go testować, natomiast jak na tą chwilę mam lepsze bronzery i po prostu mi się z tym duo nie chce bawić. Troszkę szkoda, że to nie jest rzeczywiście rozświetlacz, chociażby w małym stopniu, żeby to było rozświetlające. Dla mnie to jest zwykły puder, który można nałożyć może tam na wystające części twarzy, natomiast dla mnie to nie jest rozświetlacz, więc szkoda, że tego bronzeru nie ma w całym opakowaniu, bo dla mnie ten produkt jest po prostu niepotrzebny tutaj. Niewykorzystany przeze mnie. Bronzer będę testować, na razie nie chcę go odkładać tak na 100%, że już nie będę używała tego produktu, ale do tej pory jak go używałam, coś jeszcze między nami nie pykło. Może jeszcze to nie jest ten czas, może musimy sobie troszkę odpocząć od siebie, ale no zobaczymy. Na pewno będę go jeszcze testować, więc Wam dam znać, jeśli całkiem pójdzie w odstawkę albo się aż tak polubimy, że pojawi się w któryś ulubieńcach. Zobaczymy. I mam jeszcze jedną taką paletkę, którą mogłabym i pokazać przy różach, bo tutaj mamy zarówno róż, bronzer, jak i też rozświetlacz, więc no nie wiem, czy ona będzie się jeszcze pojawiać przy rozświetlaczach, może tak. W każdym razie mamy tutaj bronzer, mamy róż i oba te produkty, zarówno bronzer, jak i róż, są genialne. Ten róż mogłabym spokojnie porównać do różu z Vibo Ecstasy, to w ogóle też jest paletka z Vibo, więc mogłabym się tutaj nawet pokusić o stwierdzenie, że to są te same róże. Paletka przepięknie pachnie, bardzo mocno jest
naperfumowana. Ja uwielbiam zapachy takie piękne w kolorowych kosmetykach. Róż jest bardzo podobny do tego z Vibo, może troszkę bardziej wpadający brzoskwinkę i jest bardziej zgaszony, taki nudziak. Jeśli chodzi o bronzer, to bronzer też jest prześliczny, fajnie się z nim pracuje, nie osypuje się. Jest niby ciepły, ale dla mnie jest ok. Ładnie wygląda na twarzy. Można by było go porównać może z którąś czekoladką, może tą bardziej cieplejszą. Chociaż według mnie to jest jeszcze inny odcień. Inny odcień to jest bardziej taka, kurczę, no nie wiem, taka czekoladka mleczna. Bo ta czekoladka, to ona tu jest bardzo, bardzo mleczna. Mimo tego, że to jest dark chocolate. Zaraz przejdziemy zresztą do czekoladek. W każdym razie polecam Wam w ogóle całą tą paletkę, bo jest świetna. Zarówno rozświetlacz, bronzer, róż, idealne trio. Nie mogę się tutaj doczepić do żadnego produktu z tego trio, więc generalnie paletka jest ok. Fajna na wyjazdy, bo mamy wszystkie trzy produkty w jednym. No i ogólnie fajna, jeżeli ktoś nie lubi dużo kosmetyków w swojej toaletce, to myślę, że takie trio, taka paletka będzie fajnym rozwiązaniem. I jak już wspomniałam o czekoladkach, to może przejdziemy do nich. To jest Lovely, mam wersję Milky Chocolate i Dark Chocolate. Milky Chocolate jest przeze mnie już maltretowana od kilku lat, natomiast Dark Chocolate, ja sobie kupiłam ją teraz na tych przecenach w Rossmanie, więc jest świeżakiem w mojej toaletce. Jeśli chodzi o zapachy, to ja już tutaj czuję czekoladę z obu produktów. Są mega wydajne. Ja ten produkt używałam naprawdę codziennie i mogłabym powiedzieć, że go nadal używam codziennie. Oczywiście na zmianę z innymi produktami, ale jednak go używam bardzo często. A denko tutaj jest żadne tak naprawdę. Ja nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek skończę ten produkt, nawet przy tak intensywnym używaniu. No bo kurczę, prawie w ogóle się nie zużył. Jeśli chodzi w ogóle o te produkty, one są... To jest mój najlepszy bronzer. Ten Milky Chocolate. To jest po prostu najlepszy odcień, najładniej wygląda na twarzy, można nim konturować, można nim brązowić całą twarz, po prostu mój ulubiony bronzer. Jeżeli miałabym zostawić jeden, jedyny bronzer w mojej toalecie, to właśnie byłby to ten. To jest odcień Milky Chocolate, Lovely, po prostu rewelacja. Jeśli ktoś jeszcze nie ma tego bronzera, a ogląda mnie na kanale, to ja jestem w szoku, bo po prostu no za każdym razem powtarzam, że to jest idealny bronzer. Uwielbiam i na pewno... Nawet jakbym go zgubiła, kupiłabym go jeszcze raz. Nawet jakby nie wiem, co się z nim stało. Po prostu ulubiony bronzer. Jeśli chodzi o tą drugą czekoladkę, to tutaj mam troszkę większy problem z nią, bo chodzi tutaj o odcień głównie, bo jeżeli chodzi o wygląd, o działanie, o to, jak się pracuje z nią, to wszystko jest takie samo, zapach i tak dalej. Natomiast odcień jest dosyć ciepły, więc czekam na lato, czekam, aż będę opalona. Wtedy myślę, że będę mogła bardziej używać tego odcienia, aniżeli tamtego poprzedniego. I to jest wersja Dark Chocolate. I wbrew pozorom to jest znacznie cieplejszy odcień niż ten Milky Chocolate. A mogłoby się wydawać, że powinno być na odwrót. To jest ciepły bronzer. Jeśli ktoś szuka ciepłego bronzera, to polecam ten. Jeżeli ktoś szuka zimnego bronzera, to polecam ten. Obie czekoladki na pewno się u każdego sprawdzą. Tylko w zależności od tego, jaki potrzebujecie odcień. Czy ciepły, czy chłodny. Kolejny bronzer to jest Vibo Beach Creaser HB Body. HD Body and Face Bronzer, to jest bardzo ogromny bronzer, który nadaje się do całego ciała. I powiem Wam, że właśnie przez to, że on jest taki wielki, można było już od razu sugerować, że on nie jest tylko do twarzy, tylko do całego ciała, no bo mamy go tu aż tak dużo, że można było spokojnie go wykorzystać do całego ciała. Na lato on jest idealny. To jest ciepły odcień, ale nie aż tak ciepły jak ten Dark Chocolate. Jego można spokojnie używać w zimie, natomiast trzeba fajny makijaż zrobić, ciepły po prostu makijaż, żeby ten bronzer pasował. On ma tutaj drobinki, przepięknie pachnie i nadaje się na całe ciało, więc jeżeli ktoś odsłania jakieś tutaj dekolty późną wiosną, gdzie jeszcze nasze ciało nie jest opalone, to taki bronzer naprawdę się sprawdzi. I no... Co tu więcej o nim mówić? Wiem, że jest kilka odcieni. Ja mam 01 i to jest wersja ciepła. Wiem, że są jeszcze wersje chłodne. Nie widziałam ich na oczy, bo cały czas w Rossmanie są wykupione albo po prostu Rossmany ich nie dostają, przynajmniej te, które odwiedzam. Natomiast ten bronzer polecam Wam. Jest ciepły, na lato idealny do całego ciała tutaj, na twarz. No po prostu super produkt. I to, że to jest takie duże opakowanie, i nawet to, że nie ma tutaj lusterka, to mi nie przeszkadza. Opakowanie jest i tak solidnie zrobione na taki magnesik, więc jak najbardziej ok. Polecam.
Tylko no, musicie sobie zobaczyć te odcienie, bo to jest odcień ciepły, wiem, że są chłodne i dziewczyny bardziej preferują te chłodne odcienie. No ja nie miałam wyboru, kupiłam tylko tą 01, ale i tak się u mnie sprawdza ok i myślę, że do niej wrócę, zacznę ją używać. Zacznę jego używać właśnie jak już będę troszkę opalona, jak już będzie tak cieplej na zewnątrz, jak już będzie lato w pełni, to jak najbardziej. A propos lata, mam tutaj produkt, który używałam bardzo intensywnie w zeszłe wakacje, właśnie w takim okresie, kiedy byłam już opalona, kiedy moja twarz była zdrowa i pięknie wyglądała. I to jest Kobo. To jest Kobo Sun Bronzing Powder w odcieniu 306 Egyptian Sand? Jakiś taki piasek egipski. Bardzo ciemny produkt, to po pierwsze. Więc na pewno będzie się nadawał dla osób, które mają taką śniadą karnację, które są już opalone, które po prostu są ciemniejszymi osobami. Nie takie jak ja w zimie, to na pewno nie. Natomiast w lecie on przepięknie wygląda. Jak on pięknie wyglądał na mojej twarzy podczas lata, gdy miałam taki pełniejszy makijaż, bo to jest dosyć ciemny i taki intensywny bronzer. Nim raczej sobie nie zrobimy takiego delikatnego powiewu słońca na naszej twarzy, tak bym to określiła. Tu jest już bardziej mocniejsze konturowanie. A dlaczego on jest na lato? Dlatego, że on ma w sobie drobinki. I rzeczywiście jest to widoczne, bo fajnie opalizuje tutaj nasze miejsca podpoliczkowe, pod kościami policzkowymi, więc według mnie bardziej się nadaje na lato, ale jeżeli ktoś lubi takie bardzo rozświetlające makijaże też w zimie, to jak najbardziej. Dla mnie bronzer idealny i ja już nie mogę doczekać, aż będę tak opalona, tak ciemniejsza, żebym mogła spokojnie używać właśnie tego bronzera. Polecam, bo jest przepiękny, fajnie mi się go używało, nie miałam z nim problemów, nie robił żadnych plam. Genialny produkt, naprawdę. Jeszcze raz powtarzam, to jest Kobo Sun Bronzing Powder w odcieniu 306. Dostałam ten produkt chyba, więc w zasadzie sama sobie nie wybierałam tutaj odcienia, ale no wiadomo, pójdziecie do sklepu, możecie sobie wybrać inne odcienie, może akurat jest coś jeszcze jaśniejszego, więc wtedy to już by była w ogóle bomba, bo by można było tego bronzera używać prawie cały rok. Polecam. Produkt, który jest tak naprawdę odgrzebany ze starych śmieci w mojej toaletce, to jest Vibo Baked Mix Bronzer. Ja go kupiłam bardzo dawno temu, chyba na pierwszym roku na studiach jak byłam. Chyba tak, naprawdę. Bardzo, bardzo dawno temu. Ja bym go właśnie połączyła z różem. To też jest taki produkt, który właściwie takie trio. Bo mamy tutaj i ten paseczek rozświetlający, i mamy brązowe paseczki, i mamy różowe. Wszystko jest rozświetlające, więc to też jest taki produkt idealny na lato. Mogłabym porównać go z tym trio od Delia, bo też jest to produkt taki multifunkcyjny, że można go używać jako bronzera, jako różu, jako rozświetlacza. Tak naprawdę można go używać na całą twarz, jakoś tak fajnie opalizując sobie ją właśnie w lecie, jak mamy taką pięknie opaloną skórę tutaj gdzieś na obojczyki, jak ta skóra jest już ciemniejsza. To jest bardzo fajny produkt. Ja go zapomniałam, szczerze mówiąc, ale wrócę do niego z wielką chęcią właśnie na lato i już sobie widzę go, jak go używam właśnie na obojczyki, gdy one są już takie opalone, czy nawet gdzieś tutaj jako róż, taki opalizujący, taki rozświetlający. No przepiękna paletka i myślę, że warto się zastanowić nad nią. Mam jeszcze taką paletkę rozświetlaczy, ale to Wam pokażę ją przy rozświetlaczach. Natomiast to jest w ogóle bronzer do twarzy i ciała. No, tak jak mówię, idealnie będzie tutaj pasował na obojczyki, naprawdę. Przepiękny produkt i naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze rozświetlający. To nie jest tak, że tylko w opakowaniu tutaj to rozświetlenie jest widoczne, tylko rzeczywiście to jest rozświetlający produkt. Ja bym powiedziała, że to jest w ogóle rozświetlacz, tylko taki bardziej brązujący rozświetlacz niż taki biały, zwykły, żółty. Polecam. No też to jest produkt, który warty jest uwagi i myślę, że warto na niego spojrzeć, bo on jest już w ogóle stary na półkach, więc myślę, że wiele dziewczyn w ogóle na niego nie zwraca uwagi, a jest warty, naprawdę. Następnie bronzer, który mam dzisiaj na twarzy, więc możecie podziwiać, jak on pięknie wygląda, bo też jest moim ulubieńcem. To jest Sensik w kolorze 107. I ja go już pokazywałam Wam, robiłam Wam takie testy, powiedzmy na żywo, przy Get Ready With Me chyba on był, czy w ogóle w jakichś vlogach on był, on się już pojawił. To jest bronzer bardzo taki stonowany, zimny, piaskowy, który konturuje twarz, a nie ociepla, konturuje ją. No i
No to jak on wygląda, to jak się z nim pracuje. On jest tak delikatny, ale można go spokojnie stopniować. Ja go dzisiaj tak nałożyłam, powiedzmy solidnie, żeby on był widoczny w kamerze. Troszkę się osypuje, a nawet nie troszkę, tylko bardzo. I to jest jedyny jego minus, bo gdy tutaj sobie pędzelkiem nabieramy tego produktu, to rzeczywiście tego produktu dookoła jest bardzo dużo. To jest jedyny minus tego produktu. Bezzapachowy, przepięknie wygląda na twarzy. No, kolejny produkt, który jest tani, który bardzo dobrze wygląda na twarzy, fajnie się z nim pracuje, nie robi plam, jest zimny, jest to chłodny odcień, piaskowy bym powiedziała. Idźcie do natury, idźcie do sklepu, gdzie macie sens i po prostu go wypróbujcie. On kosztował mnie 8 zł, także nawet jeśli Wam się nie sprawdzi, w co wątpię, to myślę, że i tak nie będziecie żałować tego, ile za niego zapłaciliście. To jest odcień 107, Natural Tan, czyli naturalna opalenizna. Polecam. Po prostu dla mnie kosmetyk bomba i zarówno właśnie, mogłam go w sumie tak porównać trochę z tą czekoladką. To są dwa różne produkty, bo tutaj mamy troszkę cieplejszy produkt, bardziej do opalenia tej naszej skóry. Natomiast ten to jest typowo do konturowania produkt. Oba genialne, polecam. Kolejny produkt, który zakupiłam ostatnio i nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie, chyba nie. Chyba, że obserwujecie mnie tam na Instagramie. W każdym razie w ostatnim filmie Wam nie mówiłam. To jest Make Up Revolution Summer of Love i to jest bronzer. Myślałam, że to będzie rozświetlacz bardziej, ale przyszłam do domu, tak go nakładam i tak sobie myślę, no kurczę, nie nałożę go jako rozświetlacza, bo zrobi mi wielkie plamy. Dlatego też nałożyłam go jako bronzer. To jest bardzo delikatny, opalizujący, rozświetlający bronzer, więc według mnie on się bardziej będzie nadawał właśnie tutaj do dekoltu, do ramion, gdzieś na całą twarz nawet. Mogłabym tak spróbować, jak będę już bardziej opalona, aniżeli do konturowania, typowego konturowania twarzy, bo on jest po prostu delikatny. Owszem, możemy konturować spokojnie i ja też go tak używałam, ale tak jak mówię, ten efekt był bardzo naturalny i trzeba było go dosyć dużo nałożyć, żeby ten efekt był mocny i taki, no tak jak na przykład dzisiaj. Tym produktem, no musiałabym go przynajmniej dwa razy nałożyć na twarz. Przepiękny produkt i naprawdę pięknie wygląda na twarzy, tylko że jest delikatny. To nie wiem, dla niektórych to może być minus, dla niektórych plus, bo no nie wszyscy lubią takie mocne konturowanie jak ja, oczywiście, ja to rozumiem. Dlatego to jest produkt właśnie dla takich osób, ewentualnie dla osób, które lubią konturowanie mocne i takie mocne bronzery, ale wtedy ten produkt nadaje się właśnie do takiego opalizowania, w ogóle jest takie słowo, opalania całej naszej tutaj skóry, dekoltu, ramion. Fajny produkt na lato, no taki inny bym powiedziała. Bardzo się cieszę, że go posiadam, on mnie kosztował niecałe 30 zł, możecie go znaleźć chyba nawet w Rossmanach, były półki I Love Makeup, bo to jest ta właśnie kolekcja I Love Makeup. I jeszcze raz powtarzam, Summer of Love, czyli bronzer. Oczywiście mamy też róże, mamy rozświetlacze z tej serii serduszkowej. Dla mnie kosmetyk super i myślę, że każda dziewczyna się z tym zgodzi, bo wiem, że one były ulubieńcami oczywiście już tam kiedyś. Ja dopiero teraz się skusiłam na ten produkt, ale lepiej późno niż wcale. Jestem zadowolona, także polecam. I ostatnie produkty, trzy mi zostały. Produkty, których używam najmniej, najrzadziej. I pierwsza sprawa to są perełki z Eveline. Ich użyłam tak naprawdę chyba raz, więc nie będę tutaj się wypowiadać za dużo. To też jest fajny produkt, żeby sobie opalić cały tutaj dekolt, ramiona, wiadomo, odkryte partie ciała, gdy jeszcze nie jesteśmy tak bardzo opalone, a nawet jeżeli już jesteśmy opalone, to fajnie właśnie wykorzystać te perełki do takiego rozświetlenia, do takiej zdrowej, żeby uzyskać zdrowy efekt skóry. No nie używałam tych perełek, więc raz ich użyłam jako bronzera i tak. No nie pamiętam szczerze mówiąc, jakie miałam wrażenia, bo chyba się spieszyłam, więc nie będę tutaj się wypowiadać, będę je testować właśnie w lecie, więc wtedy Wam coś więcej o nich powiem. Następnie mam kredkę z Eveline, którą testowałam w teście w ogóle całej tej marki i ona fajnie wypadła. To jest fajna kredka, troszkę trzeba się z nią pobawić, podobno pędzlem szybciej się ona tutaj no, rozprowadza, ja ją rozprowadzałam gąbeczką. Fajny produkt, oleisty, dosyć taki kremowy i fajnie się też nakłada na skórę, nie jest to tępa taka kredka, sztyft. I ja mam w kolorze 1, to jest step 1, czyli pierwszy krok jakby do konturowania, bo te kredki, chyba jest ich 4 aż i każdy krok no to jest gdzieś tam
gdzie indziej się nakłada. No nieważne, w każdym razie kredka jest u mnie, pokazuję Wam ją, mimo tego, że nakładałam ją kilka razy, ale polubiłam ją i naprawdę jest godna polecenia. Poleciłabym tą kredkę każdej osobie, która by się spytała, jaki produkt do konturowania w kredce, w sztywcie polecam. Jak najbardziej Eveline. Myślę, że spoko. I to nie jest też drogi produkt, bo 16 zł na tych promocjach w Rossmanie to myślę, że już w ogóle grosze. I drugi, kolejny, ostatni w ogóle już produkt do konturowania to jest Maybelline Master Contour. Nie wiem, czy one w ogóle jeszcze istnieją, bo to jest już bardzo, bardzo stary kosmetyk u mnie. Ale pamiętam, że ten bronzer, który tutaj jest w tej kredce, on już mi się w sumie wykończył niedługo, jakbym go używała. Ten bronzer, który tutaj jest, niestety ta kredka jest połączona razem z rozświetlaczem. Dla mnie to nie jest rozświetlacz, to jest jakiś korektor, nawet chyba nie. Nie wiem, po co ta druga część jest, to jest dla mnie po prostu minus tego produktu. Natomiast za ten tutaj, tą część drugą, bardzo lubię ten produkt, dlatego że ten bronzer, on jest w sztywcie, jest też bardzo taki kremowy, ale na pewno mniej niż ten. Znaczy, bardziej kremowy niż oleisty. Ten jest bardziej taki oleisty, po prostu tłusty, ale ten odcień jest tak chłodny, bo to jest odcień znowu ciepły. To jest odcień chłodny i pasuje naprawdę chyba każdej kobiecie. No po prostu taki ładny odcień, ja go mogę Wam tutaj zasłoczować. Ciężko mi będzie, bo już po prostu jest go malutko, a z drugiej strony mam ten rozświetlacz cały zbędny tak naprawdę. Odcień jest przepiękny, jest taki bardziej piaskowy niż brązowy, niż taki ciepły. Przepięknie konturuje twarz, jego używałam dawno, bardzo intensywnie, bardzo fajny produkt. I dajcie znać, czy w ogóle one jeszcze są w szafach Maybelline, bo ja się z nimi nie spotkałam tak naprawdę ostatnio. Jakoś tak już chyba ucichło o tym produkcie, w ogóle z tej serii Master Contour. Były chyba jeszcze inne produkty. W każdym razie, jeśli jest, ja mam w odcieniu 01 Light. To też jest ważne. Jeżeli jeszcze są, to myślę, że warto się skusić, chociaż według mnie niepotrzebna jest ta druga strona tego rozświetlacza, to nie jest dla mnie rozświetlacz w ogóle. Bardziej jakby Eveline stworzył tylko i wyłącznie sztyft z tym produktem brązującym, to wtedy bym była zadowolona, bo to jest naprawdę świetny produkt. On jest taki brązowy, zgaszony, zimny, chłodny, przepiękny kolor, naprawdę. I bardzo ładnie konturuje twarz, polecam. Dobrze, moi drodzy, to już wszystko, dobiegliśmy do końca. Trochę tego było, naprawdę, i ja jestem sama w szoku, że mam tych produktów aż tyle, ale to za każdym razem się kupuje te bronzery, a bronzerów tak naprawdę się nie zużywa, bo sami widzicie, że niektóre używam już lata, a dalej nie widać dęka, więc naprawdę one są mega wydajne. Dajcie znać, czy macie może jakiś produkt z tych, których pokazywałam. No i oczywiście jak Wam się sprawdzają i czy polecacie mi może coś, bo przecież mam tych produktów mało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa pa!